Tomaszewski. Ładnie utrzymał się w środku pola z piłką, zagrał na lewą stronę. Będzie kolejne dośrodkowanie. 12 minuta gry. Rzut wolny. Ale zupełnie nieudane to wstrzelenie piłki, bo to raczej było podanie. No i teraz złe wybicie zawodników toruńskich. Będzie okazja dla Jaroty. Jarocin, jeszcze nie koniec. I ostatecznie udało się zażegnać tą sytuację, ale tutaj złe zagranie Jakuba Wituckiego. Niezdecydowanie i Kryszaka, i Więckowskiego mogli wykorzystać goście. Teraz jeszcze uderzenie na bramkę. I broni tym razem już pewnie Przemysław Kryszak. Jest tutaj Dominik Chromiński, coraz bliżej pola karnego. Już wchodzi w pole karne Chromiński, dośrodkowanie. Jest na Mani i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 19 minuta, Nubeisin na Mani. Po świetnym dośrodkowaniu Dominika Chromińskiego strzela bramkę na 1-0. Chromiński na Mani. Chromiński. Jeszcze uderzenie na bramkę. Czy sędzia odgwiżdża nakładkę? Nie. Jeszcze akcja na Mani. Uderzenie niecelnie. Być może teraz. Uderzenie Wituckiego, ale obrońcy, a konkretnie kapitan Piotr Karbarek. Ale to futbolówka wraca do zawodników Elany. Wróblewski, Żurowski. Jest Jakub Witucki. Uderzenie z dystansu. Ale nad bramką. Czekamy na gwizdek arbitra. No i rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Łukasz Uciński z Szubina. Przypomnijmy, arbitrem głównym. Tomaszewski. Tomaszewski. Kolejny zwód. Uderzenie zablokowane. Dośrodkowanie Zamiatowski broni Filipowiak. To była jedna z lepszych szans w tym meczu. No i zobaczymy, czy jeden z tych ataków może się zakończyć dobrze dla Torunian. Ponownie z najwyższym trudem golkiper gości. Torunianie, tutaj kibice toruńskiej drużyny domagają się bramki od swoich podopiecznych. Dośrodkowanie. Będzie okazja, jednak znów jakoś wybita ta piłka. No i teraz bardzo niecelne uderzenie z voleja. Dośrodkowanie. Znów pusty przebieg zalicza Mateusz Filipowiak. To już druga taka sytuacja. 1-0 do końca, więc mają już doświadczenie w tym. Teraz uderzenie z dystansu. Sędzia jeszcze nakazał odsunięcie się Wróblewskiemu. No piłka bardzo, bardzo wysoko. No i musiał Jarota teraz mocniej, ale kompletnie. Chciał przedryblować dwóch rywali, to mu się nie udało i w tym momencie arbiter spotkania kończy ten mecz. Jarota Jarocin pokonuje Elanę Toruń na wyjeździe 1-0 i po trzech spotkaniach jest nadal niepokonana. Liczyłem na zwycięstwo, dzisiaj nie ukrywam, mieliśmy gdzieś tam rozrysowany zespół, wiedziałem.